Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 12 do 18 września 2022 roku. I kochani, jest to czytanie dla całego trygonu wody, czyli dla moich raczków, dla moich skorpionów i dla moich rybek. Jest to czytanie wspólne. Kochani, jeśli jesteście ze mną na dłużej już, wiecie, że jak czas mnie troszeczkę ogranicza, czy mam jakieś swoje tam obowiązki, to właśnie w ten sposób właśnie robię albo czytanie wybierz kartę, albo tak jak ostatnio czytanie właśnie dla poszczególnych żywiołów. Wiem, że wolicie czytanie dla poszczególnych znaków, ale kochani, jestem na ostatniej prostej, jeśli chodzi o moją przeprowadzkę i chciałabym to wszystko skończyć w ten weekend. Po prostu jestem zarobiona, przysięgam, że jestem zarobiona, ale od przyszłego tygodnia już powinno być spokojniej, więc będzie jak najbardziej czytanie dla każdego znaku. Myślę, że zacznę też czytania wybierz kartę, więc mam nadzieję, że troszeczkę Wam to wynagrodzę i to czytanie też przypadnie Wam do gustu i też będzie właśnie dla Was. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, także też nie będą rezonować ze wszystkimi, więc jeżeli macie, kochani, nie wiem, ascendent, księżyc, bądź Wenus w innym trygonie, jak najbardziej śmiało zajrzyjcie właśnie do innego czytania. Może tam uzyskacie więcej informacji na swój temat. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, zasubskrybujcie kanał, jeżeli Wam się spodoba, będzie mi naprawdę bardzo miło. No i kochani, jeśli jesteście tu pierwszy raz, to zajrzyjcie jeszcze do opisu pod filmem, bo jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, do czego zachęcam. Dobra, rybki, skorpiony i raczki. To jest czytanie dla Was, więc zapraszam. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra, mamy to. I oczywiście karta opiekuńcza jeszcze dla Was. Karta opiekuńcza. Zobaczmy. Cierpliwość. Bądź cierpliwy. Bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Pięknie. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Trójka mieczy. Kochani, no wejdziecie w ten tydzień z jakimś smutkiem i z jakimś rozczarowaniem, z jakimś poczuciem straty, czy to odnośnie kogoś, czegoś, jakiejś sytuacji. No, ogólnie trójka mieczy mówi o właśnie takim żalu z powodu właśnie jakiegoś rozdartego serca. Także ktoś może w tym tygodniu, ktoś może teraz w weekend bardzo mocno Was zranić w jakiś sposób, albo jakaś sytuacja Was przytłoczy, może coś nie wyjdzie tak, jakbyście tego chcieli, może coś stracicie, może kogoś stracicie. No nie jest to fajna energia, kochani, więc jeżeli jesteście w trakcie tej energii, to jestem z Wami całym serduszkiem i wysyłam Wam dużo, dużo takiej pozytywnej energii, moi drodzy. Ale pamiętajcie, że po każdej burzy wychodzi słońce. To pamiętajcie, ja wiem, że to są takie słowa, których nie doceniamy właśnie w takich chwilach ciężkich, ale są one niezwykle ważne, więc kochani, no wchodzicie z taką energią, mam nadzieję, że bardzo szybciutko z niej wyjdziecie. Dobra, co miłego się może wydarzyć w tym nadchodzącym tygodniu? Król Buław. Okej. Okay. Król Buław może być osobą z trygonu ognia, baranew strzelec. Może to być kwestia wejścia właśnie w rolę lidera i podjęcia pewnych działań z odwagą, z taką charyzmą. Może, kochani, to być kwestia właśnie jakichś wiadomości ważnych, które do Was przyjdą, albo współpracy właśnie z taką osobą. No zobaczmy. Zobaczmy, o co chodzi z tym Królem Buław. Kto to jest, co to jest, o co chodzi. Arcykapłanka, karta raka, diabeł, okej, okay. Koziorożec ewentualny i król mieczy. A, już wiem.
Moi drodzy, ewidentnie tutaj odcinacie się od kogoś toksycznego i mam wrażenie, że dla części z Was jest to odcięcie się od kogoś, kto Was właśnie tutaj zranił, oszukał, okłamał w jakiś sposób, rozdarł Wam serduszko, albo odcinacie się od takiej sytuacji, która Was tutaj rozczarowała. I ewidentnie jest to toksyczna sytuacja, kochani. Część z Was może mieć do czynienia z kimś właśnie z trygonu ognia, baranek strzelec, pojawił nam się też trygon powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Ale kochani, może chodzić o jakąś sprawę miłosną, a może chodzić o podjęcie decyzji odnośnie tej osoby, tej sytuacji, ale mam wrażenie, że część z Was zbyt długo tkwiła w milczeniu odnośnie jakiejś osoby. Może ta osoba ma jakieś uzależnienia, może jest toksyczna wobec Was, może właśnie jesteście w jakimś toksycznym środowisku, czy to na przykład zawodowym, czy rodzinnym, czy przyjacielskim, kochani, ale ta osoba ma na Was zły wpływ i mam wrażenie, że po raz kolejny to ta osoba rozczaruje Wasze serce, rozczaruje Waszą duszę i powiecie koniec. Powiecie koniec. Po prostu stwierdzicie, że więcej nie dacie szansy tej osobie, że więcej nie dacie się wpuścić w maliny i po prostu nie dacie sobą manipulować i nie będziecie tkwić właśnie w takim toksycznym środowisku, w takim toksycznym związku, w toksycznej relacji i po prostu nie będziecie dłużej milczeć. Nie będziecie dłużej milczeć, nie będziecie dłużej siedzieć cicho, kochani, i podejmujecie decyzję, że się odcinacie od tego. Odcinacie. To jest też taka karta mówiąca o tym, że w końcu przemówicie swoją prawdę i odetniecie się dopiero. Koniec z iluzjami, koniec z karmieniem się iluzji, że tu się coś naprawi, koniec z niepewnością też, czy sobie poradzę, czy sobie nie. Kochani, czas na ważną decyzję i kochani, ta ważna decyzja, z którą tutaj z odwagą wejdziecie właśnie, przyniesie Wam dużo słońca, dużo szczęścia, dużo klarowności, jasności i dużo radosnej przyszłości, więc ewidentnie w momencie, kiedy odetniecie się od tej trudnej sytuacji, od tej trudnej osoby, kochani, z tego rozczarowania, z tego bólu wejdziecie w energię słońca. Więc tak jak widzicie, po każdej burzy to słońce wychodzi i dla Was też wyjdzie, ale tu wszystko zależy, kochani, od Was. Czy będzie będziecie mieć w sobie odwagę, żeby się od tego odciąć? No myślę, kochani, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak. Dobra, na co uważać? Zobaczmy. Dziesiątka pentakli. Kochani, bym powiedziała, że uważajcie na jakieś takie dalekosiężne inwestycje w tym tygodniu. Typu kupno mieszkania, kupno domu, inwestycje właśnie jeśli chodzi o jakieś lokaty. No dzisiaj też wchodzimy w retrogradację Merkurego, więc to nie jest chyba taki dobry okres chyba na takie większe inwestycje, takie grubsze, kochani. Więc może lepiej się wstrzymać. Dziesiątka pentakli też może mówić o rodzinnych takich sprawach. Sobie dołożę jedną kartę. Jakoś mam takie poczucie, kochani, żebyście uważali. Nie wiem, czego mam wrażenie, na pewnego rodzaju spadki. Jeżeli dostaniecie jakieś propozycje spadku jakiegoś, czy coś takiego, to powinniście na to uważać, bo za tym mogą się kryć jakieś obciążenia finansowe. I wiecie, wiedziecie na tym, jak zabłocki na mydle, nie? Ósemka buła. Właśnie o to chodzi, kochani, że tutaj... A, może to też chodzić, żebyście uważali na komunikację z rodziną, z najbliższymi, szczególnie z dziećmi, bo mogą tutaj być ewentualnie jakieś kłótnie. Rycerz pentakli. No właśnie, kochani, siódemka miecze. Powiem Wam tak, uważajcie właśnie na wszelkiego rodzaju konflikty w rodzinie, ale też właśnie na jakieś niewłaściwe informacje, które będą płynąć w Waszą stronę, bo mamy tu siódemka mieczy, czyli ktoś próbuje Was oszukać w jakiś sposób. Może chodzić właśnie o takie typu też rzeczy, nie wiem, że Wasze dziecko powie Wam nie to, co trzeba, tak? Że na przykład idzie do jakiejś tam koleżanki się uczyć, a tak naprawdę idzie do chłopaka nie wiadomo co tam, nie? Albo na jakąś imprezę, albo czegoś takiego, tak? Tu może być właśnie taka sytuacja i tu jest też ważne, żebyście zachowali właśnie ten spokój w tej sytuacji, ale tak jak mówię, jeżeli to jest grubsza sprawa i dostaniecie na przykład propozycję spadku, albo jakiejś współpracy, albo jakichś finansowych aspektów, tak? Zainwestowanie, nie wiem, pieniędzy w jakąś super ekstra lokatę, albo w jakieś, nie wiem, coś w tym tygodniu, to zachowajcie właśnie spokój i nie inwestujcie od razu, ponieważ tu są jakieś ukryte aspekty, których na pierwszy rzut możecie nie dostrzec i one mogą przełożyć się później na jakieś straty, smutek, żal i rozczarowanie. Także tutaj bądźcie ostrożni. Dowiedzcie się informacji albo przeczekajcie chwilę ten czas, bo no, ten tydzień nie będzie sprzyjał takim grubszym inwestycjom. Dobra, co w miłości, kochani, zobaczmy. A w miłości dziesiątka kielichów. Szczęście, miłość, rodzina, małżeństwo, super związek, więc ta sprawa może Was totalnie nie dotyczyć. Kochani, no dla mnie to jest pełnia szczęścia. To jest moja karta i żyli długo i szczęśliwie, więc zobaczmy, co do niej. Co do tej dziesiątki kielichów tutaj nam jeszcze wyjdzie. Rycerz mieczy.
siódemka kielichów. Piątka pentakli. Czwórka buław. Dwójka buław, sąd ostateczny. No i tutaj widzę, kochani, kilka scenariuszy. Pierwszy jest faktycznie powtarzający się trochę tutaj z tym, że jeżeli tkwicie w jakimś długoletnim związku, tak, miało być i żyli długo i szczęśliwie, ale kochani, czujecie się na przykład tutaj samotni, czujecie się oszukiwani, albo są jakieś problemy finansowe, albo cały czas właśnie siedzicie sami, bo partner cały czas gdzieś w rozjazdach jest, albo mówię, gdzieś tam coś, tak, czujecie się niedoceniani, niekochani w tej sytuacji. To mam wrażenie, że przez jakiś czas tkwiliście w takiej właśnie iluzji, że coś może się w końcu zmieni, że coś będzie lepiej, ale w tym tygodniu uświadomicie sobie pewien fakt, że czas właśnie ruszyć być może do przodu, że dla części z Was to może być czas, w którym trzeba będzie ostatecznie gdzieś tam się rozliczyć właśnie z tego małżeństwa, z tego związku i podjąć jakieś ważne decyzje. Jeżeli czujecie, że ten związek, ta relacja ma szansę się naprawić, oczywiście jak najbardziej idźcie w to. Ale jeżeli czujecie, że ten związek się dłużej nie rozwija i nie spełnia Waszych wymagań, że jest rozczarowujący, że stoi w miejscu albo wręcz się cofa, że czujecie się, wiecznie mówię, samotni, niedoceniani, niekochani, odrzuceni, tak? To dla części z Was to będzie tydzień, w którym podejmiecie decyzję o rozstaniu. Moi drodzy, że dosyć właśnie tkwienia właśnie jakiejś niezdrowej sytuacji i czas właśnie podjąć decyzję i ruszyć do przodu. Doszli do przodu, tak, dziesiątka kielichów, umiarkowanie, no. Także dla części z Was właśnie, no tutaj wszystko zależy, kochani, od Was, naprawdę, tutaj wszystko zależy od Was, ale widzę, że jeżeli faktycznie jesteście w związku, który no nie jest fajny dla Was, który właśnie, mówię, się nie rozwija, w którym czujecie się niekochani, to możecie w tym tygodniu podejmować ważne decyzje o rozstaniu, bądź o jakiejś separacji na chwilę obecną, która da Wam czas po prostu, żeby przemyśleć i poukładać sobie wszystko w głowie, bo mam wrażenie, że Wy też, kochani, tego potrzebujecie. Sami nie do końca wiecie, co macie robić, tak? Bo jest ta ósemka mieczy pod spodem, czyli tak nie do końca jeszcze wszystko widzicie albo nie chcecie dostrzec. I tu jest konieczność podjęcia tej decyzji. Jeżeli nie czujecie, że ta decyzja jest oczywista, tak? Że na przykład chce odejść albo chce zostać, tak? To może po prostu warto dać sobie trochę czasu, odizolować się, wyjechać gdzieś, przeprowadzić, nie wiem, do rodziców, do przyjaciółki, przyjaciela, żeby sobie nabrać takiego dystansu, tak? Żeby nabrać dystansu i no i po prostu zobaczyć, co dalej. Kochani, dla części z Was mam wrażenie, że jeżeli jest to świeży związek, jeżeli jest to świeżo rozwijający się związek, możecie otrzymać niefajną informację, że osoba, która miała być tym waszym i żyje długo i szczęśliwie, tak naprawdę jest w jakimś stałym związku, tak? Jest w jakimś stałym związku. Ja nie wiem, czy to jest faktycznie taki stały związek, bo mam wrażenie, że ten stały związek też wisi na włosku i być może ta osoba jest w trakcie jakiejś sprawy rozwodowej albo w trakcie separacji. Ale mam wrażenie, że tutaj dla części z Was zataiła tą informację i ta informacja może w tym tygodniu wyjść na jaw i może spowodować niezłe zawirowanie emocjonalne w waszych serduszkach i waszych głowach i takie poczucie takiego osamotnienia, takiego oszustwa, takiego okłamania, tak? Poczujecie się oszukani i no i będzie to rozczarowanie, kochani, to po pierwsze. Ale będzie też zastanawianie się, co dalej, bo z jednej strony ja widzę, że Wy kochacie tą osobę i pragniecie z nią być, ale z drugiej strony może pojawić się takie zapytanie, czy ja tej osobie mogę faktycznie zaufać jeszcze raz, tak? Czy mogę z nią stworzyć faktycznie szczęśliwy związek, skoro nie powiedziała mi o tak ważnej rzeczy, tak? Więc dla części z Was taka informacja może tutaj wyjść na jaw. Moje drogie single, ja widzę, że Wy bardzo pragniecie miłości. Bardzo pragniecie miłości, czujecie się samotni, też dużo bujecie w obłokach, marzycie właśnie o miłości, marzycie o idealnym partnerze, marzycie o idealnej partnerce, tak? Marzycie o szczęśliwym domu i to są piękne marzenia. I oczywiście marzcie dalej, kochani, bo marzenia się spełniają i ja w to głęboko wierzę. Ale w tym tygodniu, kochani, mam wrażenie, że będzie potrzeba rozliczenia się z przeszłością. Rozliczenia się z jakąś osobą z przeszłości albo ogólnie rozliczenia
rozliczenie się wewnętrznie z przeszłością. Dla części z Was może pojawić się osoba, z którą byliście kiedyś w związku, może w takim stałym związku, może nawet w małżeństwie. I trzeba będzie tutaj ostatecznie rozliczyć się właśnie z jakiejś sytuacji. Nie sądzę, żeby tu chodziło o powrót tej osoby. Dla części z Was oczywiście jak najbardziej tak może być, ale mam wrażenie, kochani, że tu trzeba będzie wyjaśnić jakieś niejasności odnośnie tamtej sytuacji. Może powrócą jakieś stare sprawy, czy papierkowe, czy jakieś nierozwiązane, którym trzeba będzie się przyjrzeć jeszcze raz odnośnie właśnie tamtej relacji i trzeba będzie podjąć jakieś decyzje. I mam wrażenie, że dopiero to ostateczne uwolnienie przyniesie Wam kogoś właściwego. Jeszcze nie w tym tygodniu, bo coś tu dla Was się, kochani, miksuje w tle. Coś się w tle miksuje, ale mam wrażenie, że Wszechświat uważa, przynajmniej według tych kart, że nie jesteście jeszcze tak emocjonalnie gotowi do przyjęcia tej osoby, że coś tu jeszcze jest nierozwiązane. Więc dla części z Was faktycznie może się pojawić jakiś eksowa, z którą trzeba będzie coś jeszcze dokończyć, dopiąć, albo, kochani, mogą pojawić się pewnego rodzaju wspomnienia, emocje związane z przyszłymi relacjami, z przeszłymi związkami, które wymagają oczyszczenia. Teraz, dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest pełnia w rybach, tak? 10 września. I od pełni do nowiu jest to fantastyczny czas, żeby właśnie się oczyścić, żeby się uwolnić z różnych rzeczy, żeby coś, wiecie, odpiąć od siebie, żeby nie ciągnąć tego dalej. I mam wrażenie, że u Was coś takiego nastąpi w tym przyszłym tygodniu, że uda Wam się przepracować jakiś kawał dobrej roboty, tak? W sensie uwolnienia jakichś emocji w związku z poprzednimi partnerami. Mówię, mogą pojawić się jakieś wspomnienia, możecie coś odnaleźć, nie wiem, w szufladzie, jakiś list, jakieś coś, co przyniesie jakieś wspomnienia. I to będzie wymagało jakiegoś przeprocesowania, uwolnienia. I kochani, uda Wam się to. Ja to widzę, że to Wam się, kochani, uda z całego serduszka. Uda Wam się dostrzec coś, czego nie dostrzegaliście wcześniej. Może jakiś schemat, może jakąś myśl, może jakieś uczucie, może jakieś wyjaśnienie, tak? Coś dostrzeżecie, czego nie dostrzegaliście wcześniej. I w końcu będziecie gotowi ruszyć naprzód. I kochani, i w momencie, kiedy będziecie gotowi ruszyć naprzód, przyjdzie właśnie ten właściwy partner, przyjdzie właściwa partnerka, ktoś, z kim faktycznie będziecie mogli zbudować piękne, szczęśliwe życie. Tylko tak jak mówię, to, co przyjdzie do Was w przyszłym tygodniu, może nie być przyjemne. To od razu Wam mówię. To może być nieprzyjemne uczucie, to może być smutne uczucie, stąd też to uczucie takiego rozdarcia emocjonalnego, rozdarcia serca. To nie będzie łatwe, od razu mówię. Ale jeśli pozwolicie temu odejść, jeśli to oczyścicie, kochani, można powiedzieć, że będziecie wolni. W końcu będziecie wolni. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, co tutaj? A tu mamy, kochani, asa pentakli. As pentakli przynosi nowe ziarenko na przyszłość. To może być jakaś nowa super przyjaźń, bądź odrodzenie jakiejś przyjaźni, to może być jakiś projekt, pomysł, jakieś hobby, które w przyszłości zamienicie na takie dochodowe. Także jakieś nowe ziarenko tutaj zostaje zasiane. Bardzo, bardzo takie obiecujące ziarenko, że tak powiem. Możecie się dowiedzieć, że ktoś ze znajomych jest w ciąży, spodziewa się dzidziusia właśnie. O, trzy karty wyleciały, super. Księżyc, cesarzowa, dwójka kielichów. No, kochani, ewidentnie mi się tu pokazała ta ciąża, a z buław. Mam wrażenie, bo to nie dotyczy Was, kochani. Nie sądzę, żeby to dotyczyło Was. Mam wrażenie, że tutaj dostaniecie jakąś wiadomość, że ktoś z Waszych bliskich albo niedługo zostanie mamą, zostanie tatą, albo właśnie, że poznał kogoś, tak? Bo mamy tu dwójkę kielichów. Może dostaniecie nieoczekiwane zaproszenie na ślub, tak? Może ta osoba niedawno była singlem, nawet nie wiecie, że się z kimś spotyka, a tu nagle zaproszenie na ślub. Jak najbardziej coś takiego może być, kochani. Albo właśnie, że jest w ciąży. Także to będzie totalnie nieoczekiwane, ale przyniesie Wam dużo radości. Mam wrażenie, że będzie pewnego rodzaju odskocznią od takiego dosyć trudnego, że tak powiem, tygodnia w Waszym życiu. Ta osoba trochę wyciągnie Was z takiego trybu eremity, kochani, z takiego trybu samotności. Właśnie ta królowa kielichów, czyli poczujecie taką miłość, szczęście w związku z dobrymi wiadomościami od właśnie bliskiej osoby. I kochani, mam wrażenie, że mówię, to będzie taka odskocznia od ogólnie właśnie tego tygodnia, taka bardzo miła odskocznia, właśnie ta wiadomość. Spędzicie mile chwile z tą osobą, na pokawędce, napijecie się czegoś dobrego, tak? Czy pójdziecie na jakąś dobrą kolację. I mówię, tego się w ogóle nie spodziewacie, kochani. To jest totalnie niespodziewane. Może to być tak, że nawet ta osoba przez jakiś czas ukrywała przed Wami właśnie jakąś ciążę czy coś, bo nie chciała zapeszać. Wiecie, niektórzy trzymają tam do trzeciego miesiąca życia, do trzeciego miesiąca ciąży tajemnicę, bo mówią, że właśnie to się zapesza i tak dalej, i tak dalej. I tu nagle wyjdzie, że bum, nie, jest coś takiego. No, także mam wrażenie, że ta osoba ukrywała coś przed Wami, ponieważ nie chciała zapeszać, a w końcu podzieli się z Wami właśnie tą szczęśliwą wiadomością.
Dobra, praca i finanse, co tutaj, kochani? A tu mamy umiarkowanie, bardzo fajna karta, kochani. Karta mówiąca o tym, że właśnie mówię, coś się w tajemnicy miksuje dla Was w tle, czego jeszcze nie dostrzegacie. I tu jest ważna właśnie ta cierpliwość i spokój i dalsze dążenie do swoich celów, żeby osiągnąć właśnie to, czego pragniecie, albo nawet więcej. Umiarkowanie może świadczyć o... o potrzebie odpoczynku w tym tygodniu też, naładowania baterii, kochani. Umiarkowanie też jest taką fajną kartą, która dla mnie właśnie bardzo często mówi o obecności naszych aniołów, naszych przewodników wokół nas, którzy pokazują nam, w którym kierunku pójść, więc możecie w tym tygodniu otrzymać jakiś ważny znak z góry, że jesteście na właściwej drodze, albo który pomoże Wam podjąć jakąś ważną decyzję, więc tutaj miejcie uszy i oczy szeroko otwarte, kochani, bo może pojawić się coś nieoczekiwanego. Zobaczmy to umiarkowanie. No ale ogólnie umiarkowanie zapowiada taki spokojny tydzień w pracy, tak? Spokój, ciszę, bezpieczeństwo. Ósemka mieczy, za dużo kart, czekajcie. Rycerz buław. I dziewiątka kielichów, no właśnie. I tu mamy asa pentakli, bardzo fajnie. Kochani, dla części z Was, jeżeli poszukujecie pracy i jesteście właśnie w takiej energii ósemki mieczy, czyli martwicie się, że nie będziecie mieć pracy, może właśnie to jest to rozczarowanie, tak, że część z Was może straciła pracę nieoczekiwanie i teraz nie wiecie, za co będziecie żyć, tak. Kochani, w tym tygodniu pojawi się bardzo fajna wiadomość, być może od kogoś młodszego albo bardzo takiego aktywnego, a propos nowego zajęcia, które, kochani, dla Was może być spełnieniem marzeń, o którym zawsze marzyliście, tak? Kompletnie, kochani, tego nie dostrzegacie. Właśnie to jest to, że Wasze anioły coś miksowały w tle i w końcu to będzie przeznaczone dla Was. No i królowa kielichów, oczywiście moje wodne stworzenia, kochani, moje syrenki i delfinki. Będziecie bardzo usatysfakcjonowani właśnie z tej wiadomości, z tej nowej propozycji, ponieważ, no mówię, ona może Was doprowadzić do spełnienia marzeń albo pewnego rodzaju będzie Waszym takim spełnieniem marzeń. Więc nie martwcie się na zapas, naprawdę tutaj idzie do Was coś fantastycznego, mimo że tego jeszcze nie dostrzegacie. Kochani, jeżeli posiadacie pracę i nie chcecie jej zmieniać w żaden inny sposób, kochani, może pojawić się w tym tygodniu jakiś problem, który przyhamuje Was w jakiś sposób. Ważne jest tutaj, że jeżeli pojawi się jakaś blokada, pojawi się jakiś problem, który z pozornie może być nie do rozwiązania, żebyście myśleli tutaj trochę tak nietuzinkowo, żebyście szukali nowych rozwiązań, innych rozwiązań, żebyście też prosili o pomoc innych. Nie bójcie się prosić innych o pomoc, szczególnie może młodszych, takich bardziej, nie wiem, kreatywnych czy coś takiego. Ponieważ uda Wam się wyjść z tego naprawdę z sukcesem i tutaj jakieś nowe ziarno zostanie zasiane, czyli może ktoś Wam przedstawi jakiś nowy sposób rozwiązywania, albo może wpadniecie jakiś nowy pomysł, który nie dość, że pomoże Wam rozwiązać tę sytuację, to jeżeli to jeszcze będzie takim właśnie ziarenkiem na przyszłość, które przyniesie obfite plony. Jedno jest pewne, zachowajcie, kochani, spokój z tą królową kielichów, zachowajcie spokój, nie wpadajcie w panikę, wszystko rozwiąże się lepiej niż myślicie, tylko tak jak mówię, nie dajcie gdzieś tam się opanować przez takie o Boże, co ja teraz zrobię i tak dalej, nie? Wszystko spokojnie, wdech, wydech, wszystko ułoży się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze dla Was. Rada. Świat. Pięknie, coś się kończy, coś zaczyna. Kochani, karta świata jest dla mnie takim happy endem, więc pozwól sobie zakończyć pewne cykle, pewne sprawy, pewne sytuacje, by móc wejść w totalnie coś nowego, tak? Zostaw to wszystko za sobą i otwórz się na coś całkowicie nowego. Spójrz spójrz na tą swoją przeszłość przez pryzmat tego, co Cię nauczyła, a nie jakie ciężary zostawiła na sobie. Co wyciągnąłeś z tych lekcji? Czego się nauczyłeś? Co fajnego, że tak powiem, wyszło z tej sytuacji, tak? Także staraj się myśleć też pozytywnie o pewnych zakończeniach, tak? Ponieważ zakończenia przynoszą nowe początki i takie nowe początki właśnie do Was zmierzają, mój trygonie wody. Świat to też jest... karta właśnie podróży zagranicznych, współpracy i tego typu rzeczy. Więc jeżeli zastanawiacie się nad jakąś podróżą, przeprowadzką, bądź współpracą z firmą zagraniczną, kochani, to jest informacja, że jak najbardziej to jest dobry kierunek dla Was.
Dobra, kochani, wylosujemy sobie jeszcze jednego oczywiście zwierzaczka tradycyjnie, ale tym razem będzie to zwierzaczek z wyroczni duchowych zwierząt. Jeżeli jesteście ze mną dłużej, znacie tą talię, ale miałam ją w języku angielskim. Teraz w końcu ją dorwałam w języku polskim i z czego się bardzo cieszę. I tak pomyślałam, że ten zwierzaczek będzie nie tylko na przyszły tydzień, ale będzie też po części z okazji dzisiejszej pełni. Ponieważ mówię, nagrywam ten filmik 10 września, czyli w trakcie pełni w rybach. I oprócz karty przeczytam Wam też wyjątkowo przekaz tej książeczki. To będzie taki, mówię, dodatkowy przekaz właśnie na pełni. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Mówię, jest to akcja jednorazowa, więc się nie przyzwyczajajcie. No i zobaczmy, co tutaj dla Was, moje kochane syrenki, delfinki i inne morskie stworzenia. Morskie i wodne. Zobaczmy. Niedźwiedź brunatny. Zrób sobie taktyczną... Czekajcie, bo nie wyraźnie. Zrób sobie taktyczną przerwę. Nieźle. 35 karta. Już Wam czytam przekaz. Pięknie. Dobra. Widać kartę? W miarę widać. Dobra. W życiu jest czas na działanie oraz czas, w którym należy się raczej skoncentrować i cierpliwie zaplanować strategię. Przybycie ducha niedźwiedzia to znak, że powinieneś póki co zaprzestać wysiłków zmierzających do osiągnięcia celu, a zamiast tego zrobić sobie taktyczną przerwę na medytację albo na drzemkę, by zregenerować siły i zaplanować następne posunięcia. Zapoznaj się z rzeźbą terenu, kiedy rozmyślasz, co mógłbyś osiągnąć w tej rozległej przestrzeni, możliwości, jakie się przed Tobą otwierają, a później zacznij opracowywać plan. Pamiętaj, że sen daje możliwość marzyć, a odpoczynek pozwala zaplanować optymalną strategię. Jak możesz stać się osobą, którą pragniesz być i doświadczyć tego, czego pragnie Twoje serce? W miarę odkrywania dostępnych opcji i opracowywania planu będziesz doświadczać coraz większego zrozumienia. Wiedząc, czego chcesz, mądrze wykorzystasz swoją energię w przyszłych działaniach. Tym razem bądź cierpliwy. Cierpliwy, cierpliwy, niesamowite. Odpręż się i uspokój, żeby naładować baterię. Wezwanie do działania nadejdzie później. Pięknie. Dobra, i co? Tradycyjnie pytania od aniołków, to znaczy odpowiedzi od aniołków. Pytania są oczywiście Wasze. Więc kochani, jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na Wasze pytania. 1, 2 i 3. Dobra, odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi nie. Krótko i na temat. Odpowiedź numer 2 brzmi pomocni ludzie. I odpowiedź numer 3 brzmi tak. Krótko i na temat. Dobra, moi drodzy, wiecie co, tak teraz mi przyszło na myśl, że jeśli będziecie mieć w tym tygodniu problem z podjęciem decyzji, tak czy nie, to mogą się pojawić pomocni ludzie, którzy pomogą Wam podjąć pewne decyzje. Takie ode mnie jeszcze dodatkowe. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie, życzę cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim, no i mam nadzieję, widzimy się za niedługo. Buziaczki, pa, pa!